Siema, siema, witam was w dzisiejszym filmie. Tak jak widzicie, jest już wrzesień, 1 września, a my tu na gospodarstwie jesteśmy. Mamy 10 i bierzemy sobie, a weźmiemy fartka. Będziemy zbierać kamienie, a tu maszynę do kamieni mamy dość sporą i musimy wziąć fartka, bo później zaś nie chce się przepinać. Jakby nie dał rady, na przykład sztaje. Nie wiem, jak to jest gdzieś pasek, koło paska chyba się nie opłaca. Tak lecę, myka i widać. A bo nam to tą ziemię tak przerabia. A to lecimy sobie wszędzie. Wszędzie sobie to pojeżdżymy. Nie dość sobie już to będzie poruszane po tej orce. To lecimy wszędzie. Lecą te kamienie. No i 55 tysięcy mamy, ponieważ już przeszły dopłaty młody rolnik i do pola to przyszło, no i zakupiliśmy sobie nowy nabytek, ale to później pojedziemy po niego. A na razie zbieramy sobie kamienie. Nie wiem, czy to idzie gdzieś sprzedać, pomyślimy później, co z tymi kamieniami. Będziemy sobie ich ładować na naszą największą szczepę, bo nie wiem, ile tego będzie. Czy nie będziemy musieli obydwu szczep zapełnić. I na razie pozbierać. Czemu nam tam kamieni nie pozbierało? Chyba trzeba tak je pojeździć, żeby to zbierało. O, tak będzie dobre. Trochę porusza ten polem, ale trzeba tu pojeździć po kultywatorem potem, bo nie wszędzie jest tak dokładnie wzięte i no, ujeżdżone to jest polem. Ale masę trzecim biegiem ma ciężko. Jedzie te 15, bo jedzie, ale dusi go. Pełny gaz. Myślałam, że więcej tych kamieni będzie. Na tamtym polu puścimy sobie pracownika. Na tamtym jednym i my sobie pojedziemy po nowy nabytek.
tam w sumie myślę, że dość taki dłuższy wyjdzie. Czasami są takie drobne, że ich nawet nie widać. Niech jest jak najwięcej, bo jak idzie sprzedać, to sprzedamy i zarobimy. Dług się musi niszczyć przy tam. Tyle kamieni. Kamieniste pola i będą te kamienie cały czas. Pięćset 34 kilogramy. Jest 36 kilo. Jest kamieni z tamtego pola. Tu raz my sobie przejedziemy i tam poprzecznie nie spuściłem. No tu chyba więcej tych kamieni będzie. Coś mi się wydaje. No jest pole też większe, ale to widać, że ich tu jest więcej. No i lecimy sobie. Sobie poprzecznie przejedziemy i puścimy pracownika. Przyoralimy do płotu. Czekajcie, żeby tego chłopka nie przejechać, bo tu jakieś idzie. Musimy jakoś zakręcić. Tam na danym polu, co ostatnio orali, tam będzie zbieranie. A tu puścimy sobie pracownika. Myślę, że pracownik jakoś też to zrobi. Dobra, my bierzemy jutro i lecimy ponownie na bitek.
lecimy sobie z Torkiem. Na razie nie wiem, czy będziemy robić coś tym, bo dopiero jak kukurydzę zgasimy, tu się przyda, czyli po kukurydzie przyda się ten nabytek. No i 55 tysięcy nam zostało. Myślę, jakby my sobie kupili pole. Czekajcie, bo coś lagi są, ale myślę, że na filmie nie ma. Przydałoby się kupić jakieś pole, czy to auto nas wyprzedziło, czy ono jechało lewym pasem? Nie wiem. Mi się wydaje, że ono jechało lewym pasem. Bo jeszcze nie widziałem, jak auto wyprzedzało. Czekajcie, bo coś się tam świeci. Ale to chyba tylko... No nie, bo myślałam, że tam jest świnia. 1000 zł na zgarnie na niej, ale to pewnie jeszcze się zajdziemy popatrzeć. Nie mam. To nie idzie tak. Dobra. A tu auto też jeżdżą? Nie no, jak ona tu wcisnął w tym zakręcie. Myślałam, że to tu takie zjazd jest. To nie dla mnie auta jeszcze. Lecimy sobie. No takie mulczar kupiliśmy. Mamy 15 cm. Myślę, że robotę będziemy najbardziej kupili. Żeby pole żywki nie męczyć. Czekajcie, czemu? O. Tu musimy jeszcze raz przyjechać pod rzecznik. Bo pracownik też nie chce nam tego robić. Musimy sami sobie tu przejedziemy. Zaraz sobie przyjedziemy z tym mulczerem. Bo ci pracownicy jednak nie są poprawieni za dużo. Trochę są, ale nie za bardzo. No i tu lecimy sobie w środę. Może tuż na środku będzie równo. No i lecimy sobie ze Torkiem. Z mówczarem. Dzisiaj chcę jeszcze na tych polach podbierane kamienie. To w trzech połowach chciałbym zasiać jeszcze trzypa po południu. Będziemy sobie na połowach też. No nie chcę tu jakoś robić. Zobaczymy, jak pójdzie. A ja on kończy tą pracę. Przejdziemy lipto. Bo będziemy to musieli zrobić sami. Tu niech jeszcze ten pracownik to przejedzie, albo my sobie to przejedziemy.
możemy pracownika tak puścić? Czy tak by nie było lepiej robić? Dobra, niech nam to tak robi. Sobie miedzę zmulczarujemy. Sobie ten matniczek zmulczarujemy. Nie wysoko, tylko trawę. No i tu koło pola najważniejsze, żeby było zmulczarowane. Żeby koło pola trawy nie było. Tam będzie jechał do przodu, żeby my sobie mogli. Czy będzie co to? Sofia. Dobra, więc my szybko sobie przelecimy. Nie tak szybko, bo nie da rady tak szybko jeździć z tym. Tu też sobie dookoła przejedziemy, żeby ten mulczak potestować. Robotę robić dobrą. Bo nie zostaje po tym praktycznie nic, tak jak to po siarce zostaje i później to leży. A tu, no i tak jest zalety, że drobniuteńko to robi. Jeszcze trochę to poszarpię, żeby to nie rosło. No bo to robi. Taki mulczarek. Pewnie to będziemy całe zmulczarować, bo to jest koło chałupy, żeby ładnie było. No i lecimy teraz tak. Czemu to nie tnie? Czemu to nie robi? O, robi. Fajnie przy tym sobie pojeździmy. Tak blisko też nie pojedziemy. Tak blisko tego też nie pojeździmy. Żeby... Pod górę trochę ciężko uznę, bo jednak to potrzebuje mocy, żeby to cięło i zamlało tak
jeszcze to poszarpało będzie. Jak to mówi to. Tu od drogi to nie wiem, czy to będzie miejsce, czy nie. To nie chcę spostrzec, co mają drogę, ci co mają wynosić. Żeby to zaczarować. Ciekawe, jak tu jest słomy trochę leży. Co zrobić z tą słomą? A nie, słona zostawił na wodę. A idzie też ten jeździć z tym. Chcemy sobie tam zobaczyć, jak idzie w tym czerwca, że ten pierwiastra. Czy on tam będzie jakoś, czy to sobie dobrze na pewno? Tu do kruszka przejdziemy. Pojedzie na wodkę. Nie mocno, ale trochę się przystosowuje tutaj. To wykosimy. Jak mamy maszynę, to robimy. Możemy sobie wylecieć, bo ktoś ciężko ma. A nie, dobra. Tu jeszcze sobie przejedziemy. Z tym kluczarkiem. Postawimy sobie do garażu. I podjeżdżamy z przyczepą, bo może tych kamieni już tam się coś nazbierało. Tu jeszcze koło trzeba pola przyjdziemy. No i bieda. Ja nie mam podstępu. Mam. No ciężko mi. To jest takie góry. Bo jak będzie takie robota, to weźmiemy szpalera. No, chyba by tak fajnie. Można robić czegoś tam za traktory. I wracamy z tego do... Ale postawiamy. Tam by było najlepiej za kombajn, ale tu też będzie dobrze. Nowy nabytek fajny. No i a my bierzemy sobie przyczepę. I podlecimy sobie tam. Nie wiem, czy tam... Czy na tych polach będzie z tej przyczepy? To nie by było, jakby najwięcej tego było.
A idziemy sobie do Maseja. No, prawie to metr, no. A pytanie, jak to wyładować? Czy to trzeba złożyć? A czemu nam to wywaliło tu? Poczekajcie. Przyjedziemy z mniejszą przyczepą. A jak te kamienie wyglądają? No, dość ładnie. Majora sobie pozostawimy. Weźmiemy sobie sztajerka. Może na taką przyczepę jako to wywalę. Bo coś ciężko to jest wywalić. To jest specjalna jaka przyczepa na kamienie? Nie wiem. A może by to wywalone? Bo przyczepa mała. Ale to chyba nie idzie wyładować tak na przyczepę. Czekajcie, muszę to zobaczyć. Nie, nie ma. Poczekajcie, zobaczymy w przyczepach. A ta maszyna? Z tej jak się wyładuje, a też nie widać. Zobaczymy co w przyczepach, czy nasza przyczepa, a nie ma do kamienia. Ciekawe, która przyczepa jest do kamienia, to jest pytanie. Dobra. Nie da się, no szkoda. Myślałem, że ładnie sobie kamienie pozbieramy i przyczepę wywalamy. Już teraz mam tą kubkę pozbierać. Dobra, sztajerem musimy odjechać. Bo niepotrzebnie sztajerem. No i zabuksowało maszynę. Nawet taki potwór ma wiele. Miałby szarpać 150 sekundek. Ale ma biedę. I zaś ta przyczepa, no normalnie... Jak się znalazło. Rozkłada się to, czy składa?
coś nie idzie. Dobra. Zatrudniamy tego pracownika. Jak to nam robi? My jeszcze pomyślimy, może przyjedziemy ładowarką do tego kulety jakoś to załadujemy. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No więc to by było na tyle w tym filmie. Sorry za odgłosy w tle, ale ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.